Dzień dobry, witam Was ponownie w warsztacie Domi Drewno. Dzisiaj trochę popracujemy przy pilarce taśmowej. Przygotujemy tak zwane bowblanki, czyli materiał wejściowy do wykonywania misek. Żeby to zrobić, odeślę Was do link do filmu poprzedniego, gdzie rozcinałem takie kawałki dębu na takie elementy. Więc zobaczcie tam ten film. Troszeczkę sobie to poleżało. Nie miałem wtedy pilarki taśmowej. Teraz jest już maszyna gotowa do pracy, więc możemy to zrobić. I tutaj Wam tylko zdradzę, że te wałki, które widzieliście w tamtym właśnie filmie, były zabezpieczone klejem z jednej strony i z drugiej. I teraz zaczniemy sobie tutaj wycinać tak, co będzie nam potrzebne. Oprócz pilarki taśmowej będzie nam potrzebny taki oto przyrząd. I tutaj znowu odeślę Was do filmu, gdzie ten przyrząd wykonałem, słuchajcie, lat temu. Strzelam, że z 5. Działa do dzisiaj doskonale. Wygląda on następująco. Tutaj mamy listewkę o grubości, dokładnie rowka. Tutaj nie ma rowka teowego, jest tylko wpust w żeliwie. I po tym wpuście jeździ właśnie sobie tutaj ten blat. Jedzie, 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 jedzie. I miałem tutaj takie zderzaki przykręcone. Tutaj blat żeliwny w tej taśmówce jest troszeczkę innych wymiarów, więc zrobiłem sobie ogranicznik tutaj. Listewka, która dotyka obudowy pilarki i nie możecie ciąć zbyt daleko. Po co to jest zrobione? Ponieważ tutaj jest pin, na którym będziemy obracać nasz materiał i taśma ma być po prostu w linii, w osi tego pinu. To jest, no myślę, że oczywiste, a jak nie, no to wytłumaczyłem. Dobra, kolejna rzecz to określanie średnicy, którą będziemy tutaj wycinać. I do tego celu możemy użyć naszego oka, naszej ręki i wyznaczyć środek po prostu na oko. Naprawdę tutaj pół centymetra w jedną czy w drugą nie robi wielkiej różnicy. Miarka również się przyda. Możemy sobie sprawdzić, jakie są wymiary. Podzielić na pół i wtedy ten podzielony na pół wymiar ustalamy tutaj na cyrklu. Możemy też skorzystać z takich szablonów. Jest to kawałek akrylu, płyta. Są w centymetrach podane średnice i tutaj możemy sobie nałożyć ten nasz szablon i sprawdzić, po pierwsze wyznaczyć środek, no bo środek nie musi być, no tak jak tutaj mamy, prawda? Element, który jest prostokątem w tą stronę. Tutaj widzimy, że mamy jakiś sęk, całkiem spory, więc no bez sensu to miejsce zużywać, bo wiadomo, że tutaj będzie widać, że nic tam dobrego nie czeka w środku, więc lepiej wykorzystać ten kawałek, prawda? Więc nakładając sobie ten szablon, wyznaczam sobie środek, flamaster w rękę. Mogę sobie od razu zaznaczyć, gdzie też to będzie. Dobra, mam zaznaczone. I co potrzebuję jeszcze? Potrzebuję jeszcze wiertarkę, gdzie z wiertłem, ja mam tutaj pin prowadzący 6 mm, więc potrzebuję wiertarkę, żeby nawiercić sobie w tym miejscu mały otworek na ten pin. Wysuwamy to wszystko. Nakładamy. I możemy zabierać się do pracy. Oczywiście okulary na nos. Słuchajcie, ten kawałek, zobaczycie, zresztą tutaj on jest, tutaj ma jakiś wżer od jakiegoś robala. Weźmiemy za chwilę większe kawałki i zobaczycie. Tutaj mam maksymalną wysokość cięcia 235 minus 25.
więc mam 215. Do tej grubości materiałów będę mógł rozcinać. Oczywiście zwróćcie uwagę na dobór brzeszczota, żeby nie był zbyt gruby, bo wtedy po łuku będzie to ciężko szło. I też warto podsunąć dość wysoko, żeby pozwolić temu brzeszczotowi troszeczkę sobie, on się będzie lekko nam wyginał, maszyna sobie poradzi. To co? Zobaczycie, jak to idzie, a później jeszcze Wam zdradzę kilka sekretów, jak zabezpieczyć to drewno do dalszego schnięcia. Jestem już z Wami, już nadchodzę. Siadam sobie tutaj wygodnie i jeszcze chwilę Wam dopowiem kilka rzeczy. Jak widzieliście to ścinanie, które tutaj pokazałem, jak ktoś się boi, nie chce ciąć na pile, żaden problem, można użyć piłę łańcuchową. Ja tutaj mam akurat elektryczną. Żaden problem również, żeby wziąć po prostu dłuto i przynajmniej właśnie te największe części bielu po prostu odłupać. O, odpada mi pierścień z dłuta. Muszę to w takim razie poprawić, nabić jeszcze. I teraz tak. Mamy to przygotowane.
Czy to koniec pracy? No nie. No nie. No naprawdę no nie. Nie będę ten cytował filmu, nie? Wiecie jakiego. I teraz tak przygotowane elementy jeszcze należy przygotować do dalszego suszenia. Słuchajcie, proces wytwarzania misek jest naprawdę procesem czasochłonnym i myślę, że ten film również to uzmysłowi, co niektórym, ci, którzy po prostu nie mieli z tym nigdy do czynienia, wtedy, kiedy zobaczycie taką miskę wykonaną przez kogoś, jeśli ma cieniutkie ścianki, jeśli jest prosta, to znaczy, że była wykonana jeszcze z jednego kawałka drewna, to znaczy, że naprawdę jest to zrobione dobrze i zajęło mnóstwo czasu. Z drewna mokrego po prostu nic nie wyjdzie. Kolejny etap. To klej, słuchajcie. Przygotujemy sobie tutaj te części drewna, które żeśmy obcięli, czy tę stronę tych klocków, które żeśmy obcięli. Ja tutaj mam klej D3, czyli wodoodporny oczywiście. Co będziemy smarować? Zanim zaczniemy smarować, oczywiście musimy wymieszać ten klej. Wymieszać. On już tutaj był przeze mnie mieszany, więc nie będę tutaj zajmował wam czasu na mieszanie kleju. Ale trzeba to posmarować. Po co smarujemy? Po co kleimy drewno do suszenia? Tutaj jest rdzeń. Tak była kłoda. Tak było drzewo całe, kiedy rosło. W tą stronę, nie? Czyli to było tak, do góry. Kiedy to rozcięliśmy, tutaj mamy włókna idące w tą stronę. I teraz musimy to, słuchajcie, szybciutko zabezpieczyć. I teraz, żeby spowolnić proces suszenia, po prostu to zasmarowujemy. Klej w rękę i jedziemy. Nie oszczędzajcie preparatu. Po prostu musimy to zasmarować i zostawić do kolejnego wyschnięcia. Znaczy, no po prostu to będzie schło sobie. Ile czasu? To zależy, jakie macie warunki i ile to drewno już schło w poprzedniej postaci. Możemy jeszcze użyć flamastra i sobie po prostu zapisać datę, kiedy żeśmy to przygotowali do tej formy. Ja myślę, że parę miesięcy na pewno to zostawię, a raczej dłużej. Czyli tak naprawdę co jakiś czas warto zabrać się za taką pracę i przygotować kolejną partię i wtedy nie ma problemu, bierzemy te najstarsze, dokładamy kolejne i tyle. Także tak zasmarowane sobie zostawiam. A jeszcze jedna rzecz tutaj ważna, że kiedy będziemy to odkładać już później do schnięcia, to nie tak jak teraz wam pokazuję, nie rzucamy jednego elementu na drugi, tylko znowu dodajemy dystansy pomiędzy, po to, żeby powietrze mogło swobodnie hulać pomiędzy tymi krążkami. I tyle, słuchajcie. Tyle w tym odcinku. To nie jest ostatni odcinek, ponieważ jeszcze można trochę to przygotować do kolejnego etapu, ale to już w następnym filmie. Na dzisiaj wam dziękuję i do zobaczenia już za kilka dni. Ja teraz tutaj posmaruję i mam jeszcze, słuchajcie, dwie palety, trzy, cztery tutaj za warsztatem i jeszcze dwie duże palety do rozcięcia na traku, więc ho, jeszcze trochę tych krążków będę tutaj szykował. Do zobaczenia. Cześć.